MTV24, Małgorzata Krańska i Wojciech Kozak, marszałek województwa małopolskiego. Panie marszałku, jaki program oferuje gościom Forum Ekonomicznego Małopolska w tym roku? Witam serdecznie widzów. Jesteśmy współorganizatorem. Jak zwykle ja sądzę, że Małopolska na tle innych województw jest liderem. Liderem nie tylko jeżeli chodzi o opiekę zdrowia, opiekę nad seniorami, ale w ogóle w dystrybucji środków europejskich. Więc dlatego zasiadamy w panelach i mówimy, co robimy, jak robimy i wymieniamy poglądy. Ja sądzę, że nawet jeżeli wspomniałem, że jesteśmy najlepsi, to warto jeszcze wspomnieć, że inni mogą też coś wprowadzić, na przykład w opiece senioralnej. I to jest wymiana zdań, wymiana poglądów i Forum Ekonomiczne jest właśnie tym miejscem, gdzie to się dzieje. I to naprawdę jest nie tylko tradycja, ale ja uważam, że ten element w Europie, na którym możemy wiele, wiele zdziałać, również w sferze biznesu. W jakich ścieżkach tematycznych pan marszałek uczestniczył, ewentualnie będzie uczestniczył? Tak, ja uczestniczę jak zwykle w zdrowiu, mam już za sobą staż 11-letni, no i oczywiście opieka senioralna, gdzie tutaj jesteśmy liderem, to nie tylko 58 grup trzeciego wieku, uniwersytetów trzeciego wieku, ale również wzorowa opieka nad seniorami. Myślę, że jedyny program w Polsce Senior Roku, gdzie naprawdę wyłaniamy spośród seniorów, a zdarzają się ponad 100 lat ludzie, którzy naprawdę odkrywają u siebie nowe talenty. Zresztą z tymi talentami to jest tak, że właśnie w okresie emerytalnym mogą się realizować. I to nie tylko jako babcia, dziadziu, tylko czy to w sztuce, poezja, czy w malarstwie. I myśmy zorganizowali właśnie osoby starsze. Senioralia, które też weszły do tradycji małopolskiej i krakowskiej, również są już tradycją obchodzoną w Małopolsce. Małopolska Rada Senioralna to jest ten element, który inspiruje i wskazuje kierunki, bo nie kto inny jak seniorzy mogą nam wskazać zapotrzebowanie i stąd na przykład zrodził się pomysł Anioła Stróża, czyli przycisku życia, który ma spowodować, żebyśmy żyli jeszcze dłużej, a długość życia w Małopolsce jest wyższa od średniej. To możemy się tym poszczycić. A jeżeli mówimy o długości życia, to w ciągu tych 10 lat dziesięciokrotnie wzrosła ilość stulatków. To dowodzi na to, że dbamy o seniorów. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszamy na panele. Dziękuję. Dziękujemy.